Jeśli uczniowie oznaczą Cię jako nauczyciela, będziesz mógł śledzić ich postępy i analizować dane. Zacznijmy. Aby zobaczyć dane uczniów, wystarczy po zalogowaniu wejść na panel nauczyciela. Link znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Pamiętaj, że uczniowie muszą wybrać Cię jako nauczyciela. Wyjaśnię, jak to zrobić w innym odcinku, i wtedy zyskasz dostęp do tych danych. W tej chwili oglądam konto demonstracyjne. To są dane przygotowane przez pracowników Khan Academy. Widzimy zbiorczy raport postępów w nauce. Dla wygody jest pogrupowany według tematów. Jeśli zwinę raport, zobaczymy listę tematów z naszej mapy wiedzy. To wszystkie tematy z matematyki, które uczniowie mogą ćwiczyć na Khan Academy. Dane o postępach uczniów są przedstawione w formie pasków. Jeśli przewinę w dół, widać różne barwy oznaczające postępy uczniów w każdym temacie. Widać na przykład, że w geometrii przestrzennej dwóch uczniów ma problemy, siedmiu nie zaczęło tematu, czterech zaczęło, trzech ukończyło. Ten niebieski spotkacie też na innych stronach, a dwóch uczniów musi się poprawić. Jeśli kliknę na pasek, widać, którzy uczniowie są w której kategorii. Mogę również filtrować raport, wpisując tu dowolne słowo. Jeśli chcę zobaczyć ćwiczenia mające w nazwie dodawanie, wystarczy wpisać to słowo. Mogę też wybrać konkretne ćwiczenie, np. geometrię przestrzenną. Też się odfiltruje. Oprócz tego, filtr pozwala wybrać z listy konkretny temat. Pokazuje też uczniów mających problemy. Wystarczy zaznaczyć to pole, aby zobaczyć, którzy uczniowie mają problemy z którymś z tych ćwiczeń lub tematów. Można również filtrować po czasie. Teraz filtr pokazuje wszystko, ale można wyświetlić, jakie postępy uczniowie poczynili w ciągu ostatniej doby albo ostatniego tygodnia. Jeśli masz pod opieką wiele klas, możesz też je filtrować, gdy przerabiają ten sam materiał w tym samym czasie. Najlepsze jest to, że ten filtr pamięta ustawienia, gdy przełączymy się na inny raport. Mając ustawione te kryteria, mogę przejść do raportu postępów, który zawiera szczegółowe dane uczniów. I zobaczyć tylko informacje odfiltrowane przez te kryteria. Kolejna fajna rzecz to fakt, że ustawienia tego filtra są zapisywane w linkach. Jeśli dodam zakładkę do tej strony, a potem wrócę tu klikając tę zakładkę, to w filtrze będą ustawione dokładnie te same kryteria wyszukiwania. Jeśli przerabiasz jakiś temat z wieloma klasami w Khan Academy, to tu zawsze sprawdzisz, kto przyswoił sobie ten temat. Wystarczy wpisać kryteria filtrowania i dodać zakładkę. Potem będziesz mógł w każdej chwili sprawdzić postępy swoich uczniów. Mamy również raport dzienny, pozwalający wybrać konkretny dzień i sprawdzić, co uczniowie wtedy przerabiali. Kolor ciemnoniebieski oznacza pracę w godzinach pozaszkolnych, a jasnoniebieski w trakcie zajęć szkolnych. Ten raport pokazuje wszystkich uczniów i ich postępy na osi czasu. Można zobaczyć ile dni spędzili na Khan Academy, to pokazuje oś pozioma, a pionowa ile tematów ukończyli. Jeśli najadę kursorem, widzę który temat i który uczeń. Jest także wykres punktów energii gromadzonych przez klasę na minutę. Czasem nauczyciele wywieszają to na ścianie, żeby pokazać uczniom jak się uczą. Widać tu również sumę punktów całej klasy. Ostatni jest raport zadań używający tych samych kryteriów filtrowania. Wyświetla uczniów, którzy postawili sobie zadania oraz ich postępy w realizacji. Można tu zobaczyć, jakie zadania postawili sobie poszczególni uczniowie. Ukończone zadania zaznaczone są kolorem ciemnoniebieskim, a nierozpoczęte są szare. To te same kolory, które występują w pozostałych częściach portalu. Pokazałem pobieżnie, jak zyskać dostęp do danych uczniów i w poglądowej formie zobaczyć, jak radzą sobie z różnymi tematami. Aby dokładnie zdiagnozować problemy uczniów i sprawdzić, dlaczego coś im nie idzie, warto włączyć ten filtr wyszukiwania. Można tu zobaczyć konkretne ćwiczenia, z którymi dany uczeń ma kłopoty. Można też kliknąć na pasek, aby sprawdzić, z czym dokładnie sobie nie radzi. Po kliknięciu ukazuje się wykres słupkowy z ćwiczeniami, w których uczeń potrzebuje pomocy. Wysokość słupka wskazuje, ile czasu uczeń poświęcił na ćwiczenie. Gdyby udzielił poprawnych odpowiedzi, słupek byłby niebieski. Czerwony oznacza błędy. Jeśli kliknę na słupek, zobaczę każdy krok ucznia w tym ćwiczeniu. Na przykład, jak długo myślał, zanim kliknął na podpowiedź. Są tu wszystkie podpowiedzi. I na końcu, kiedy wpisał poprawną odpowiedź. Jak widać dzięki tym narzędziom można zdobyć informacje, które bardzo pomagają ustalić, dlaczego uczeń ma problemy. Z tą wiedzą łatwiej będzie pokonać przeszkody. Każdy może uzyskać podobne informacje o sobie, jeśli jest uczniem na Khan Academy. Są one dostępne na profilu. Po zalogowaniu się na portalu uczeń może kliknąć na swoje imię w prawym górnym rogu strony, aby wejść w swój profil. Po lewej, w dziale statystyk, może podejrzeć swoją historię. Co robił danego dnia? Jest też wykres kołowy, pokazujący co przerabiał w ciągu ostatniego tygodnia, dnia czy miesiąca. Zewnętrzny krąg pokazuje ćwiczenia, a wewnętrzny obejrzane filmy. Uczniowie mogą tu sprawdzić, jak spędzali czas na Khan Academy. Mogą też wyświetlić swoje postępy. Ten diagram zawiera wszystkie ćwiczenia na Khan Academy, oznakowane według postępów ucznia. Ćwiczenia ukończone z dobrym wynikiem są ciemnoniebieskie, zaczęte są jasno niebieskie, te do poprawki są pomarańczowe, a zbyt trudne są czerwone. Można się rozeznać w postępach swojej nauki. Jest też wykres postępów w czasie. Podobny do tego dla całej klasy, który pokazywałem wcześniej, ale ten dotyczy jednego ucznia. Pokazuje od jak dawna uczeń korzysta z portalu i ile tematów zaliczył. Uczniowie, którzy chcą wyznaczyć sobie zadania, mogą zajrzeć do działu Osiągnięcia i kliknąć tutaj, aby zdefiniować nowe zadanie. Na przykład dowolne. Zostajemy przeniesieni do mapy wiedzy, gdzie można wybrać tematy do swojego zadania. Na przykład pierwiastki kwadratowe. Wybór jest ograniczony do tematów nieprzerabianych. Oprócz ćwiczeń można dodać też filmy. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę pierwiastki. Dodaję dwa filmy i mogę już nazwać swoje zadanie. Pierwiastki kwadratowe. Od tej pory zadanie będzie widoczne na moim profilu. Pasek pokazuje, że wykonałem 0 spośród trzech kroków. To samo widzi mój nauczyciel. Pokazałem w skrócie, jakie statystyki klas i uczniów można przeglądać na Khan Academy. Mam nadzieję, że zaspokoją Twoje potrzeby.